Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj na tych katechezach pierwszych tutaj, że jesteśmy razem. I po tych pięknych świadectwach, które wysłuchaliśmy, po mocnych świadectwach myślę, każda i każdy z nas bardziej może otworzy swoje serce też na te słowa, które za chwilę chcę, abyście usłyszeli. Chcę, abyście usłyszeli najpierw o takim wydarzeniu, które miało miejsce w moim życiu 30 lat temu, to znaczy za dokładnie 4 pewnie miesiące, niecałe, minie 30 lat 13 maja. Był to taki moment, kiedy wokół biskupa w katedrze gnieźnieńskiej, w bazylice prymasowskiej, w grobu świętego Wojciecha siedziały 25 mężczyzn. I kiedy asystujący biskupowi diakon mówił wówczas, niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. I po kolei, w pewnym momencie usłyszałem Wojciech Polak. Wstałem i powiedziałem to, co chcemy, by było dzisiaj motywem przewodnim. Oto ja. Jestem. Po 30 latach niedługo ten dzień przyjdzie. Piękny dzień, bo to 13 maja. Muszę wam powiedzieć, że ja się dopiero po latach jakoś zorientowałem. Wtedy nie było to tak dla mnie oczywiste. Nie było też tak wiele wówczas nabożeństw papińskich, że ja się zorientowałem, że to jest przecież dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Że to jest ten szczególny dzień 13 maja, kiedy Matka Boża przyszła ze swoim orędziem do nas. I że wtedy właśnie, w tym dniu zostałem przez Kościół, bo tak do dziś wierzę, że zostałem przez Kościół wywołany. I że na to wołanie Kościoła odpowiedziałem E aquí, here I am. Oto ja jestem. Oto ja jestem. Moi kochani, choć jak o tym mówię, to trochę mnie to zawsze wewnętrznie dotyka, że muszę się trochę zatrzymać w słowie, ale przecież ja się do tej decyzji przygotowywałem. To nie było tak, że był to taki przypadkowy moment w moim życiu, w którym mogłem zjawić się w katedrze wokół biskupa, tylko do tej decyzji się przecież przygotowywałem. To nie była decyzja podjęta przeze mnie wówczas na gorąco, ale przemyślana, taką mam nadzieję. Decyzja, która rzeczywiście dotykała czegoś zasadniczego, czegoś fundamentalnego w moim życiu. Czegoś, co było moim marzeniem, co było moim pragnieniem. I dzisiaj, po tych 30 latach, kiedy patrzę, że ta decyzja oczywiście trudna, domagająca się także mojego codziennego nawrócenia, domagająca się mojego dorastania do tej łaski, którą Bóg mi udzielił, że jest prawdziwie decyzją, w której do końca się odnajduje. Papież Franciszek w przesłaniu, ja do niego będę się dzisiaj odwoływał, chociażby dlatego, że zrobiło ono na mnie wrażenie, bo po raz pierwszy papież nie przysłał tego na kartce, tylko stanął przed kamerą i nam wygłosił to przesłanie. Do młodych, którzy są dzisiaj tutaj. Stąd nie jest ono długie, skomplikowane. Jest zaledwie jednostronnicowe. Można sobie je zobaczyć. Zresztą jak się otworzy pan Maczanek tutaj w telewizji, to idą bardzo często takie krótkie fragmenty właśnie tego przesłania papieża, bo ono jest bardzo mocne. Ojciec Święty w pewnym momencie mówi, propozycja, którą Bóg ma dla nas tak, jak ta, którą złożył Maryi, nie służy temu, by zgasić nasze marzenia, ale żeby rozpalić pragnienia, by sprawić, że nasze życie przyniesie owoce, że rozbłysną uśmiechy, że rozradują się serca, że rozradują się serca. Pan Bóg dając powołanie, Pan Bóg dając powołanie odkrywa przed tobą
marzenie twojego życia i potem stara się przekuć to marzenie w pragnienie serca. Pragnienie serca. Samym marzeniem trudno byłoby żyć, ale pragnienia podtrzymują w nas to, co jest tak ważne, tak, że potem by Bogu odpowiadać każdego dnia. Ja też muszę każdego dnia wstać, nie? Nie ma siły. Muszę się obudzić z reguły o 6 rano. Nie? O Jezu Boże, nie? Wy wstajecie wcześniej. Wchodzę w taki ton, który zawsze denerwował mnie u seminarzystów, jak byłem wychowawcą. Wiecie, jak wyglądały powołaniowe spotkania młodzieżowe, kleryk wychodził i składał świadectwo. Kochane dzieci, droga młodzieży, wstajemy w seminarium o 5:50, a mała dziewczynka mówi: proszę księdza, a ja już jestem w autobusie o tej godzinie. I cały bohaterski czyn powstania z martwych o godzinie 5:50 ginął w świetle jednego słowa, które mówi. Ale chodzi mi o to, że każdego dnia podejmujemy ten trud. Podejmujemy i chcemy być wierni wszystkim konsekwencjom, które z tym trudem są związane. Moi kochani, te Światowe Dni Młodzieży próbują nam tę prawdę ukazać poprzez wspaniałą ikonę. Właśnie poprzez tę, o której tak pięknie opowiada ta piosenka, ten kantyk. Pomódl się Miriam, aby Bóg żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Nie można odnaleźć i odkryć swojego powołania, nie można odczytać swojego marzenia. Nie można odnaleźć siebie, jeżeli nie otworzymy się na Ducha Świętego. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Tak śpiewaliśmy o Maryi. Rzeczywiście to jest ta, przez którą pragniemy zobaczyć prawdę o nas samych, o naszym powołaniu, o naszym życiu, o naszej odpowiedzi, oto ja jestem dzisiaj, tutaj. Jasne, każda i każdy z was w jakimś sensie można powiedzieć, że zrobił już ten krok po to, by nie tylko przyjść i słuchać, ale by przebyć nawet ten ocean, by przepłynąć, czy przelecieć go właśnie po to, by być razem, by usłyszeć we wspólnocie Kościoła, jak ważne to dla mnie pytanie, jak ważna to dla mnie decyzja, jak ważne to jest dla mnie doświadczenie spotkania z Bogiem. Jest taka piękna książka, która wywarła na mnie wielkie wrażenie. To jest rozmowa papieża, która ma piękny tytuł. Wiecie jaki? Bóg jest młody. Bóg jest młody. Bóg jest młody. Papież Franciszek w tej książce Bóg jest młody, kiedy opowiada swoje doświadczenie młodości, dzieli się też takim własnym świadectwem życia. Ono ma nawet też konkretną datę. Kto pamięta, nie 13 maja, bo to jest mamy, 13 jest moje, a papieża Franciszka? Marzec, ale ważna data w jego życiu, 21 września. Co to jest za dzień 21 września? To święto świętego Mateusza. Święto świętego Mateusza. Czytamy Ewangelię o człowieku, który siedzi w komorze celnej. Przechodzi Jezus, jak na obrazie Caravaggia, który jest w kościele świętego Ludwika Francuskiego w centrum Rzymu, wyciąga rękę, przez rękę idzie światło, jakby zewnątrz od Pana Boga. Za stołem siedzi człowiek, który przelicza jeszcze momenty. W pewnym momencie się orientuje, że coś się z nim dzieje, spogląda na to światło i tu się okazuje, że to nie jest światło, które człowieka, jak mówimy, wbija w ziemię. Nie? Jest takie światło, które człowieka może wbić w ziemię. Ale my widzimy, że on już wstał, już idzie.
już idzie za tym światłem. To jest piękna tajemnica powołania Mateusza, w której doświadczy tego, co papież Franciszek sobie potem przełożył na swoje wezwanie: miserando atque eligendo. Okazał mi usierdzie i wybrał mnie. Bo tajemnica powołania nie jest tajemnicą bohaterów, którzy mówią: oto ja, oto ja. Tajemnica powołania jest tajemnicą nas, słabych, grzesznych ludzi, ciągle liczących tą kasę, nie? Ile starczy, czy nie starczy, starczy może więcej, a może by się udało jeszcze pokombinować. I w pewnym momencie jest światło, które idzie i mówi: chodź, zostaw to, chodź za mną. Bóg okazuje mi miłosierdzie, to nie jest twoja przyszłość. To nie jest to, do czego przecież chcesz, o czym marzysz, co jest twoim pragnieniem. To jest coś, co ma cię wyprowadzać z grzechu. Miseranda acque eligendo. Papież Franciszek miał, znacie pewnie to świadectwo, takie doświadczenie, biegł na uniwersytet w pewnym momencie, zobaczył kościół, coś mi fajne. Wszedł do kościoła, ksiądz siedział w konfesjonale. Poszedł się wyspowiadać. Jak stamtąd wyszedł, wiedział już, jak mówi. Wiedział już, że Pan go wezwał. W tym świadectwie, którym siedzieli z nami w książce, Bóg jest młody, mówi: tak ja go szukałem. To nieprawda, że go nie szukałem. Oczywiście miałem też takie pytania bardzo często. Nieraz było mi ciężko. Mówiłem: gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Boże? Ale ja doświadczyłem także przez to wejście do kościoła, do tego konfesjonału, ktoś powie przypadkowo, tak z biegu. Ja doświadczyłem czegoś, co my w Argentynie, mówi papież, nazywamy słówkiem. Teraz tak ciężko będzie mi mówić po hiszpańsku, nie znając hiszpańskiego, wobec biskupa, który mówi wspaniale kilkoma językami, a zwłaszcza hiszpańskim, bo wiele razy był misjonarzem w różnych częściach świata. Ale ponoć w rybackim języku marynarzy, portowców z Argentyny brzmi to primera, czyli Jezus jest przede mną. On już tam jest. El Señor primera. Nos está expectando. On już tam na mnie czeka. On już tam na mnie czeka. On już tam jest. Zanim ja dojdę, to on już tam jest. I nawet kiedy bym pytał, gdzie jesteś, on już tam jest. Kiedy ja słuchałem tych świadectw, niekiedy bardzo trudnych, nie? Jak słyszeliśmy, można doświadczać właśnie tego, że on już tam był. On już tam był. On rzeczywiście wyprzedza nas. On jest przed nami. Jestem tutaj. Jesteś tutaj. Jesteś tutaj z całym bogactwem twojego życia. Czy to prawda, że młodzi ludzie chodzą na dwóch nogach? Tak? Sądzę, że tak. A jaka jest różnica między starszym człowiekiem, który ma też dwie nogi, a młodym człowiekiem, który ma ponoć też dwie nogi? Jak? Chodzi o trzech nogach? Nie. Z laską. Papież Franciszek mówi tak. Różnica jest taka. Oprócz biskupa, który niestety ma problemy z kręgosłupem, dlatego musi się przechadzać po kościele, to z reguły dorosły człowiek stoi w ten sposób, trzymając nogi ładnie ze sobą złożone. To jest obraz papieża Franciszka, nie mój. Nie obrażajcie się, poczytajcie o nim. Bóg jest młody. Mówi: młody człowiek ma zawsze nogę wysuniętą do przodu. On już jest. On już idzie. Ona idzie. To jest piękny obraz, który pokazuje,
że ten Jezus, który mnie wyprzedza, jest dla mnie tym, do którego muszę dojść, którego muszę dogonić w moim życiu, którego muszę chwycić, do którego muszę z całą moją rzeczywistością się zbliżyć. Pytanie moje, dlaczego Jezus mnie wyprzedza? Jaki jest motyw tego, że On ciągle jest przede mną? Najkrótsza odpowiedź, ja się jej w przedszkolu kiedyś nauczyłem. Pochyliłem się tak z tym krzyżem biskupim nad maluchami, mały chwycił ten krzyż w rękę i mówi mi: Ty, czemu ten na krzyżu umarł? Najwspanialsze pytanie, które mi ktoś zadał. Ja zdążyłem wtedy chwycić powietrze i ledwie mu odpowiedzieć, bo bardzo Cię kocham. Bo bardzo Cię kocham. Umarł mnie i samego siebie wydał za mnie. Święty Paweł powie, życie moje jest życiem wiary w Tego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Ostatnio w Polsce ukazał się piękny tekst Biblii Ekumenicznej, z której sobie wynotowałem ten sam fragment w ten sposób. To zaś, co teraz przeżywam w ciele, to co teraz przeżywam w ciele, Ty, ja, każdy z nas, przeżywam w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. On jest pierwszy. On jest tym, który mnie poprzedza właśnie w tym, że samego siebie wydał za mnie. Papież Jan Paweł II w roku 2000, kiedy świętowaliśmy wielki jubileusz dwutysiąclecia chrześcijaństwa, powiedział nam, że w zasadzie są dwa motywy tego przyjścia Pana Jezusa w ludzkim ciele, poprzedzania nas, tego czekania na nas. On to nawet użył jeszcze mocniej, mówił szukania nas. Jezus Cię szuka. Dlaczego? Najpierw dlatego, że Cię kocha. Że robi to z potrzeby swojego boskiego serca. Bo łączy nas, moi kochani, z Nim. Właśnie więź miłości. On nas stworzył z miłości. Na swój obraz i podobieństwo. Na swój obraz i podobieństwo. Ale jest jeszcze drugi motyw. Drugi motyw. Człowiek skuszony przez złego uciekł, schował się. Gdzie jesteś, Boże? A może trzeba sobie usłyszeć tak jak wtedy? Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo się Ciebie boję. Ukryłem się, bo jestem nagi. W mądrości Hasydów, w opowieściach Hasydów Martina Bubera jest takie piękne opowiadanie. W więzieniu siedzi zamknięty rabin. Ma przed sobą Biblię. Żydzi modlą się w taki dość oryginalny dla nas sposób, wykonując także takie modlitewne gesty, ruchy, jak to był w Ziemi Świętej widział, nie? Oficer carski, bo były to lata XIX wieku, przechadza się pod tą celą i co chwilę przez Judasza zagląda, co on tam robi. Patrzy, co on tam robi. A ten człowiek zamyślony w modlitwie ciągle staje się dla niego zagadką. W pewnym momencie zdenerwowany wchodzi i mówi: Słuchaj, Pan Bóg jest wszechmocny? Tak wszystko może zrobić? Jest wszechwiedzący? To czemu po grzechu pytał Adama, gdzie jesteś? Może nie wiedział, gdzie się schował? Ten człowiek, nic nie mówiąc, kołysząc się dalej w swojej modlitwie, odpowiada: Czy Ty wierzysz, że całe nasze życie, wszystko, kim jesteśmy, co czynimy, skąd pochodzimy, zapisane jest w tej księdze? Wierzę, 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 wierzę. Wierzę. Bóg mówi: Przeżyłeś 15,
18, 20, 21, 25, 30, 40, 55, 60, 70 lat w Twoim życiu. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Autor tego opowiadania kończy w ten sposób. Oficer carski wyszedł z tej celi. Być może się dowiedział czegoś, ale serce mu zadrżało. Ale serce mu zadrżało. Gdzie jesteś? Oto ja. Oto jestem. Stworzeni na jego obraz i podobieństwo, związani z nim na zawsze i przez niego odkupieni, jakby Bóg szukał mnie bardziej, powie papież Franciszek, niż ja sam. W tym swoim świadectwie, jeżeli je teraz odnajdę, a się nie pogubię, to jeszcze raz wam je przypomnę. Papież Franciszek mówił, że właśnie, w niektórych chwilach czułem, jakby Bóg oddalał się ode mnie, tak jak ja oddalałem się od Niego. Przecież zdarza się nam w bardzo mrocznych momentach pytać, gdzie jesteś, Boże? Zawsze jednak odkrywałem, że szukałem Boga, ale On szukał mnie bardziej. On zawsze dociera pierwszy, czeka na nas. Posłużę się zwrotem, którego używamy w Argentynie. Pan nas primeria, wyprzedza nas, czeka na nas. Grzeszymy, a On oczekuje, by nam wybaczyć. On na nas czeka, aby nas przyjąć, dać nam swoją miłość. I za każdym razem nasza miłość wzrasta. On nas czeka. On jest przed nami. Oczekuje oczywiście na to, by ta odpowiedź na Jego wezwanie, na Jego powołanie była naszą, własną, osobistą odpowiedzią. Nie kogoś, kto będzie to czynił za nas. Bardzo mi się podobało, kiedy próbując dotknąć tej właśnie struny, tego, że to jest nasza osobista odpowiedź, w roku miłosierdzia papież, przypominając nam o uczynkach miłosierdzia, co do ciała i co do duszy, powiedział: pamiętajcie, one nie schodzą z taśmy produkcyjnej. One są dziełem naszych rąk, naszych otwartych oczu, naszych otwartych uszu, naszego serca wrażliwego, naszych dłoni, które wychodzą z pomocą. Dlatego ważniejsze jest, kiedy dajesz, by spojrzeć w oczy temu, kto prosi, by popatrzeć mu w twarz, by bez lęku zobaczyć właśnie tego, który jest przed tobą. Nie jest to łatwe. Ja już się kiedyś dzieliłem tym doświadczeniem, jest ono prawdziwe, choć mnie upokarzające osobiście. Wychodzę na wielką uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego, w zasadzie wybiegam z domu, bo jestem spóźniony już. Idzie jeden czy dwóch biedaków naprzeciw mnie. Mówię do niego: proszę pana, ja się spieszę na mszę świętą. Nie mam pieniędzy. W tym momencie stanąłem jak wryty. Co ja mówię? Co ja mówię? Dobrze, że biskup akapela ode mnie. On mnie popukał. Mój ksiądz po plecach i powiedział: nie ksiądz Jakub, ksiądz Marcin. Pokuchał mnie po plecach. Proszę pana, niech pan przyjdzie. Tu będzie coś do jedzenia. On nie chciał ode mnie pieniędzy. A przynajmniej był pewnie tak zaskoczony tym, że ja mu to powiedziałem, że ja tych pieniędzy nie mam, biegnąc do kościoła. On chciał, żebym ja się przed nim zatrzymał. Żebym ja popatrzył mu w oczy. Żebym ja zobaczył jego twarz. Z całym tym bólu, którym ten człowiek do mnie przychodzi. Powiecie, godzina nie ta, sytuacja nie ta.
Przecież mógł poczekać, przecież biskup się spieszy na mszy świętą. Ale trzeba się zatrzymać przed drugim człowiekiem, bo Bóg zatrzymuje się przed nami. Przed nami, przed takimi, jakimi jesteśmy. Nam pokazuje, że nas kocha, nam pokazuje, że nas zauważa, że nas widzi. Moi kochani, każdy z nas jest zaproszony, żeby osobiście doświadczyć miłości Jezusa, jak powiedziałem. Ale odkrywamy ją we wspólnocie, do której zostaliśmy włączeni, jakby wprowadzeni przez bramę w sakramencie Chrztu Świętego. We wspólnocie Kościoła. We wspólnocie Kościoła, który jest rodziną naszą, rodziną, naszym domem i naszą wspólnotą. Trudna rodzina, nie? Trudna rodzina. Niekiedy. Trudny dom. Niekiedy. Ale nasz. Nasz własny. Zostaliśmy do niego włączeni. Na Litwie papież Franciszek powiedział młodym: słuchaj, zastanów się dobrze. Zastanów się dobrze i odpowiedz sobie na pytanie, w jaki sposób została w tobie wlana łaska Boża. Nie spadła przecież z nieba magicznie. W życiu nie ma jakiejś magicznej pałeczki. Stało się to przez ludzi, którzy przeszli przez twoje życie. Dobrych ludzi, którzy wzmacniali w tobie swoje doświadczenie wiary. Zawsze są w życiu ludzie, którzy podają nam rękę, żeby nam pomóc w podniesieniu się. Nikt nie może powiedzieć, ja się sam zbawiam. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, jesteśmy w sieci. Bóg zechciał wejść w tę dynamikę relacji i pociąga nas do siebie we wspólnocie, nadając naszemu życiu właśnie w ten sposób pełny sens tożsamości i przynależności. Bóg chce nas mieć razem. Kiedyś papież mówił, tak, idziemy, jest ponoć takie księże biskupi Janie, afrykańskie przysłowie, jest takie afrykańskie ponoć przysłowie, jak chcesz iść szybko, idź sam. Jak chcesz dojść daleko, chodźmy razem. Chodźmy razem. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, chodźmy razem. To jest doświadczenie wspólnoty, to jest doświadczenie domu, to jest doświadczenie rodziny, to jest doświadczenie tych, o których papież mówi, zawsze w życiu są ludzie, którzy podają nam rękę, żeby nam pomóc się podnieść. Uwierzmy w to, że są zawsze. W swoim przesłaniu tutaj na to spotkanie w Panamie papież użył takiej metafory, która ma nam to trochę jeszcze bardziej uświadomić. Powiedział wprost, wstrętne jest życie przed lustrem. Natomiast piękne jest życie z innymi, w rodzinie, z przyjaciółmi, w zmaganiu swego ludu. W ten sposób życie staje się piękne. A w orędziu, którym nas przygotowywał na to spotkanie, użył jeszcze jednego obrazu. Mówił, nie pozwólcie, żeby wasza młodość gasła w mroku zamkniętego pokoju, gdzie jedynym oknem na świat jest... Co takiego? Internet. Gdzie jedynym oknem na świat jest okno smartfona. Okno smartfona. Nie pozwólcie, żeby wasza młodość gasła w mrokach takiego pokoju. Nie dajcie się zamknąć, nie dajcie sobie powiedzieć, że w samotności jest lepiej, jest wygodniej. Ale pamiętajcie też kolejny obraz papieża Franciszka. Lubię te obrazy. Papież mówi, Kościół jednak nie jest jak flashmob. Nie jest jak flashmob. To znaczy sytuacja, w której, o ile ja rozumiem, co to jest flashmob, sytuacja, w której się spotykamy, coś się dzieje, jakieś wydarzenie, jak to nasze,
którym doświadczamy czegoś wspaniałego. Na przykład tego, że jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Ty w swoją stronę. Kościół nosi w sobie długą tradycję, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, jak w łańcuchu, jednocześnie ubogacając się konkretnym doświadczeniem każdej osoby. Moi kochani, doświadczenie każdej i każdego z was, odpowiedź na pytanie: a ja kim jestem? Jakie noszę w swoim sercu pragnienia? O czym śnię i marzę? Czego się boję? Czego się lękam? Co jest dla mnie naprawdę ważne? Co mnie pociąga? Do czego dążę? Co ostatecznie robię? Oto ja. Oto jestem. Postawcie sobie jednak to pytanie. Postawcie je sobie, bo to pytanie ważne, a raczej, jak powiadał nam i uczył w takim szczególnym momencie historii, kiedy był 1985 rok, Międzynarodowy Dzień Młodych, święty Jan Paweł II, pisząc w swoim wspaniałym liście do młodych, postawcie to pytanie Jezusowi. On ma słowa życia. Postawcie to pytanie Jezusowi. Kim jestem? Do czego dążę? Jakie są moje pragnienia? Czego ja się, Panie, lękam? Czego się boję? Co mnie przerasta? Postawcie to pytanie Jezusowi. Postawcie, bo On będzie wam pomagał, by znaleźć odpowiedź. Papież Jan Paweł pokazywał nam, że trzeba to pytanie postawić tak, jak postawił je wtedy Jezusowi. Ten młody człowiek, który zabiegł mu drogę i powiedział: Panie, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Co ja mam robić? To spotkanie, mówił wtedy Jan Paweł, posiada charakter najbardziej uniwersalny i ponadczasowy. To poniekąd stale i wciąż poprzez stulecia i pokolenia Chrystus rozmawia z młodym człowiekiem, chłopakiem i dziewczyną. Rozmawia na różnych miejscach ziemskiego globu, pośród różnych kultur, ras i narodów. Każda i każdy z was jest w tej rozmowie jego potencjalnym rozmówcą. On chce z tobą rozmawiać.
On chce, byś się zastanowił, byś się zastanowiła, co jest źródłem w tobie tych właśnie pytań. Papież Franciszek, mówiąc o marzeniach, dodawał: spytaj się, skąd się biorą w tobie marzenia? Czy narodziły się z oglądania telewizji? Czy ze słuchania przyjaciela? Czy były to sny na jawie? Czy to są wielkie marzenia? Czy może te malutkie, mizerne, które zadawalają się czymś byle jakim, najmniejszym? On z tej gamy pragnień, marzeń, tęsknot wydobywa pragnienie, wydobywa marzenia i przepływa je w naszą odpowiedź. Usłyszymy ją jutro, bo to odpowiedź, do której Maryja przekonuje nas całym swoim życiem. Odpowiedź, która mówi: oto ja, służebnica Pańska. Oto ja w posłudze drugiemu człowiekowi, aby odnaleźć tę odpowiedź. Nie wystarczy tylko coś robić. W przesłaniu na Panamę papież powiedział, że młodzi mają w rękach rewolucję miłości i rewolucję służby, że w was to widać. Niektórzy kończą studia, niektórzy wcześniej chętnie angażują się w pomoc drugim. Rzeczywiście idzie rewolucja. Tutaj ktoś powiedział, że jest ze zgromadzenia Ducha Świętego. Jak byłem małym chłopcem, no już nie takim małym, jeździłem na takie obozy też w Bydgoszczy. I wtedy uczyłem się takiego: wkroń przez cały świat, Duch mocą swą wieje. Wkroń przez cały świat, tak dzieje się, wkroń przez cały świat, kroczy potężna rewolucja, Boże chwała wznosi się, tak jak huk potężnych wód. Papież mówi o rewolucji służby. Młody człowiek swoim życiem objawia rewolucję służby, ale nie jest rewolucjonistą, nie jest agitatorem, nie jest tym, który odkrywa, że świat będzie inny tylko dlatego, że on będzie tego chciał, że on będzie wraz z nimi go przewracał, przemieniał, ale będzie inny tylko dlatego, gdy będziesz słuchał w dialogu, w postawie słuchania, możesz usłyszeć, czego ty chcesz ode mnie, Panie, nie czego ja chcę. To jest trochę, wiecie, taka różnica, jak przychodzi Eryk do seminarium, mówi: dzień dobry, zróbcie mnie księdzem. To rzeczywiście ciekawe zadanie. Proszę Pana, jak to się robi, żeby Pana księdzem zrobić? To jest pytanie, ale naprawdę autentyczne. Zapukał i mówi: zróbcie mnie księdzem. Nie ma takiej możliwości. Trzeba odpowiedzieć, czego ty chcesz ode mnie, Panie. Nie czego ja uważam. Czego ty chcesz ode mnie. W ten sposób dokonuje się ta wielka rewolucja służby, która ma też solidny fundament, która nie jest jak chwiejący się dom. I na koniec dwie krótkie zachęty, może przypomnienia. Moi kochani, nawet jeżeli to dzisiaj wygląda tak fajnie w słowach, to trzeba uwierzyć, że czeka nas długa droga. Że czeka nas długa droga. W orędziu do młodych, kto odpowie, papież nawet napisał w jednym z orędziów do młodych, orędzi do młodych przygotowujących nas na spotkanie w Panamie: niestety wykluczona jest młodzież, która była ze mną w Citre, bo już im o tym mówiłem. Tych nie słucham. Chyba że mają kiepską pamięć, już nie pamiętają, co ja tam wtedy mówiłem.
Ile to było kilometrów z Nazaretu do Ain Karim? Do Elżbiety. 150 przez góry. 150 przez góry. Tutejsi bohaterzy, którzy przelecieli ocean, powiedzą: proszę dziecko, kilkanaście tysięcyśmy zrobili wygodnie w samolocie, albo prawie wygodnie. Natomiast prawie robi różnicę, prawie wygodnie. Natomiast to piękny obraz, który pokazuje, że trzeba pójść w drogę. W dokumencie synodalnym z ostatniego synodu biskupi, nawiązując do nie tyle już do Maryi akurat w tym obrazie, co do Samuela, który kilkakrotnie w nocy wstawał, kiedy Pan go wzywał i biegł do Niego, żeby usłyszeć, czy powiedzieć: oto ja, mów Panie, bo Twój sługa, napisali, że podobnie jak dla młodego Samuela, tak dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, powołanie pomimo momentów ważnych i wyjątkowych wymaga długiej podróży. Słowo Pana wymaga czasu, aby je zrozumieć i zinterpretować. A misja, do której On powołuje, ujawnia się stopniowo. Wymaga długiej podróży. To już za ciężko, nie? Długa podróż to za ciężko. Ale kochani, tak to jest w życiu. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, idź razem. Razem idziemy w tej długiej podróży. Razem się mamy wspierać w naszym powołaniu. Niekiedy tylko tłumaczę, żebyśmy sobie tę długą podróż nie zamienili na rondo, nie? Ponieważ na rondzie, czemu służy rondo? Rondo służy do tego, że człowiek wjeżdża na rondo, próbuje się zorientować, zwróca kierunkowskaz i zjeżdża, nie? Ale mam wrażenie, że są tacy młodzi, którzy jeżdżą, ale jeżdżą, którzy rondo pomylili z autostradą i jadą tym rondem, nie jeżdżą tym rondem, tylko nie wiedzą, którą stronę zjechać. I tą długą podróż, która z Jezusem jest podróżą dojrzewającą w powołaniu, czego Ty chcesz ode mnie, zamieniają na to, że kręcą się wokół siebie. Z tym pytaniem kręcą się wokół siebie. Tak w zasadzie nie zadają je Jezusowi. Ciągle pytają tylko siebie. Okazuje się, że tak nie znajdzie się odpowiedzi. Ty, Panie, masz słowa życia. Usłyszeli to kiedyś uczniowie, kiedy im tłumaczył Jezus, a oni pewnie wydawali się, twarze musieli mieć niesamowicie zdziwione, może przerażone wręcz, skoro on ich zapytał: chłopaki, czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? Na całe szczęście usłyszał: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia. Ty masz słowa życia. Moi kochani, niech ten, który jest słowem życia, pozwoli nam doświadczać tej przygody, którą jest odpowiedź na Jego wezwanie, na Jego powołanie. I może tak jak Maryja, nauczmy się tego, że droga jest także i po to, żeby idąc nią, zbierać nasze doświadczenia w jedno, czytać je w perspektywie wiary, przezwyciężać niebezpieczeństwo rozproszenia, poznając znaki, którymi Bóg do nas mówi. Amen.
Bardzo.